Szanowni Państwo, to jest film z badania amerykańskich naukowców Tupolewa 154, bliźniaczego do tego, który rozbił się pod Smoleńskiem. Czy katastrofa smoleńska jest już wyjaśniona, jak twierdziła Gazeta Wyborcza jeszcze w piątek? Nie będzie już nowych faktów. Czy też jesteśmy dopiero w trakcie, czy też dopiero zaczynamy te badania, jak widzimy, i będziemy mogli jeszcze w trakcie naszej rozmowy patrzeć na to, jak badają amerykańscy naukowcy Tupolewa 154. Na te pytanie odpowiedzą publicyści tygodnika Sieci Marcin Wikło, Marek Pyza. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panowie, czy to jest już koniec? Czy nie będzie kolejnych badań? Ta piątkowa okładka Gazety Wyborczej, upada teza o zamachu. Ja z przyjemnością się odniosę do tej okładki Gazety Wyborczej. Może za chwilę, bo manipulacje pani Agnieszki Kublik, o której w kontekście tego tekstu można chyba śmiało powiedzieć, że ta kobieta w życiu słowa prawdy nie napisała, zasługują oczywiście na odnotowanie, ale może za moment, bo ważniejsze rzeczy niż w jej głowie i w jej redakcji dzieją się rzeczywiście w Mińsku Mazowieckim i to nie jest koniec badań, ale bym powiedział początek być może najważniejszych badań, jakie prowadzi podkomisja działająca przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Pamiętajmy, że są dwa ciała badające katastrofę. Podkomisja, zupełnie inne badania prowadzi prokuratura. I to, co się dzieje w Mińsku Mazowieckim, nad czym pracują amerykańscy naukowcy z National Institute for Aviation Research, to rzeczywiście jest, można powiedzieć, ewenement na skalę światową, badania prekursorskie i takie, które no, w perspektywie kilkunastu, myślę, miesięcy, bo tak długo trzeba będzie czekać, udzielą nam odpowiedzi na kluczowe pytanie w tej sprawie. Jak doszło do rozpadu konstrukcji Tu-154? Czy już dzisiaj, czy na podstawie tego, co panowie widzieliście w Mińsku Mazowieckim, bo byliście tam, widzieliście te badania, możemy odpowiedzieć na to pytanie, jak doszło do tej katastrofy? No nie, bo to jest początek badania, początek zbierania pewnej, kompletowania pewnych narzędzi, które pozwolą odpowiedzieć na to pytanie. Miejmy nadzieję, że pozwolą odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę jasne jest, że Rosjanie nie oddadzą nam wraku, to możemy w zasadzie powiedzieć tak, granicząc z pewnością, bo wrak leży w Smoleńsku na płycie lotniska, na takim parkingu przy lotnisku i tam niszczeje. Rosjanie twierdzą, że potrzebny im jest do swojego śledztwa. To śledztwo się ślimaczy, tak naprawdę żadnych postępów nie ma. Kilka lat temu widzieliśmy z Markiem ten wrak w Smoleńsku, to tam już były podokładane jakieś samochody porozbijane, takie złomowisko się trochę robi, więc to jest jakiś taki zupełny pic, że to jest potrzebne do śledztwa. Jak sobie poradzić bez wraku? No, kłopot jest taki, że konstruktorzy nigdy nie udostępniają planów samolotów przez siebie wyprodukowanych, dlatego trzeba ten model bliźniaczy, na szczęście go mamy, stoi w Mińsku Mazowieckim, zeskanować i to Amerykanie w tej chwili robią. Śrubka po śrubce. Śrubka po śrubce, nit po nicy, dokładnie tak to wygląda. Fotografie, które pokazujemy i na tym filmie, który Państwo widzieli i w gazecie, pokazują taki rozpruty ten samolot. Pozdejmowane są wierzchnie warstwy po to, żeby się dostać do środka, po to, żeby móc właśnie każdą śrubkę, każdą wręgę, każdą podłużnicę, każdy kabelek, który jest w środku, zeskanować, aby uzyskać cyfrową kopię tego samolotu. I dopiero tą naprawdę taką wiarygodną kopią posługiwać się przy badaniach komputerowych. Czy te kopie będzie trzeba porównać de facto tak czy inaczej z wrakiem? No nie, bo to jest niemożliwe oczywiście. Nie wiemy, ile z tego wraku zostało. Prawdopodobnie on nigdy nie będzie złożony, tak jak to powinno się wydarzyć w normalnym, cywilizowanym badaniu katastrofy lotniczej, jak znamy po różnych głośnych wypadkach, zamachach nad Lockerbie na przykład, czy po katastrofie samolotu, który startował z Nowego Jorku i bardzo szybko wpadł do oceanu. Tutaj takiej sytuacji nie będzie, więc nie będziemy porównywać, ale też nie ma takiej potrzeby, ponieważ, no tak jak Marcin powiedział, to jest rzeczywiście bliźniaczy samolot. On jest niemal identyczny jak ten, który niszczeje w Smoleńsku, a zatem stworzenie jego takiej idealnej, można powiedzieć stuprocentowo wiernej kopii cyfrowej wystarczy do tego, żeby przeprowadzić te wszystkie badania, symulacje komputerowe w chyba najlepszym ośrodku naukowym, jaki można sobie do takiej pracy wymarzyć, bo National Institute for Aviation Research w Wichita w stanie Kansas to jest główny ośrodek amerykański naukowy, jeśli chodzi o badania
wszelkie w przemyśle lotniczym i jeden z najważniejszych na świecie, jeśli nie najważniejszy. Ci specjaliści, doktor Gerardo Olivares, który w Polsce jakby kieruje tymi badaniami, tym skanowaniem, to jest człowiek o ponad 20-letnim doświadczeniu, między innymi w takich badaniach. I jeśli współpracujący z nim naukowcy pod jego kierunkiem wydadzą ekspertyzę w tej sprawie, to będzie dokument nie do podważenia. To będzie bardzo prestiżowa ekspertyza, na którą no, ciężko będzie odpowiedzieć ludziom pokroju Macieja Laska. Chociaż jak widzieliśmy już na Twitterze, on czy jego kompanii pozwalają sobie na podważanie wiarygodności Niaru, co jest absurdalne i pokazuje, z kim my mieliśmy w Polsce do czynienia. Panowie, od lat, od tak naprawdę blisko już 8 lat śledzicie te badania. Mamy ten artykuł właśnie z tego wydania tygodnika sieci, który serdecznie Państwu polecamy. Wyjaśnimy to bez wraku panów autorstwa. To jest stanowczo chyba za późno na takie badania. To jest kolejne pytanie. Badanie to, ale także to w Instytucie we Włoszech, które także panowie śledzili, także inne ekspertyzy, cały czas fragmenty taśm, które ujawniamy w telewizji w Polsce.pl, obrazują, że tak naprawdę te badania chyba są już prowadzone za późno. Czy można było zacząć to wcześniej? Tutaj pani redaktor dokonała pomieszania kilku tematów i należy to najpierw uporządkować. To, co dzieje się we Włoszech w laboratorium karabinierów, to jest badanie fizykochemiczne. Chodzi o to, czy w próbkach pobranych z ciał poekshumacyjnych występuje materiał wybuchowy. Zazwyczaj bada się 6 do 8 takich materiałów. Na obecność 6 do 8 materiałów Włosi na prośbę polskiej prokuratury, bo to jest śledztwo prokuratorskie, badają, czy któraś z 20 znanych substancji wybuchowych nie występuje w tych ciałach. To jest jedna rzecz i to jest badanie, które jest możliwe tak naprawdę dopiero teraz, ponieważ dopiero teraz prokuratura na poważnie zajęła się tą sprawą i nawiązała taką szeroką współpracę międzynarodową, co z jednej strony wydawałoby się oczywiste, ale też było bardzo trudne i logistycznie. Dopiero po 2015 roku, po zmianie w prokuraturze i po przejęciu tego śledztwa przez prokuraturę krajową, okazuje się, że takie sprawy są możliwe. To, co robią Amerykanie, robią na zlecenie podkomisji, która działa przy Ministerstwie Obrony Narodowej. I to nie jest początek współpracy z tą instytucją, z NIAR-em. NIAR tak naprawdę na podstawie drzwi, które zbadał wcześniej, zeskanował i zbadał, czy wykorzystał skany drzwi do Tupolewa, pokazał, na czym polegają te badania i jak szczegółowe one mogą być. Badania Tupolewa rozpoczęły się od pewnej fotografii na tym miejscu, na miejscu zdarzenia, na miejscu katastrofy, gdzie było widać drzwi od samolotu wbite w ziemię na prawie metr. No, tak na chłopski rozum można powiedzieć, że jakaś siła musiała spowodować to, że te drzwi tam zostały wbite. Amerykanie je zeskanowali, obliczyli, w którym momencie one musiały od samolotu odlecieć i że musiała spowodować to jakaś siła, która wcisnęła te drzwi tak głęboko w ziemię. Tak naprawdę doktor Gerardo Olivares krok po kroku pokazał nam ten proces badawczy, jak to wyglądało. I wiemy, że gdyby te drzwi po prostu odpadły od samolotu, to leciałyby z prędkością 20 metrów na sekundę, taką prędkością pionową. Tu obliczono, 10 że, nawet 10. Tutaj obliczono, że leciały 100 metrów na sekundę, co znaczy, że 10 razy szybciej niż samolot zbliżał się do ziemi, a więc jakaś siła odśrodkowa musiała to spowodować. Energia nie bierze się z niczego. Takie zdanie słyszeliśmy, to chyba jest bardzo obrazowe. I stąd teoria o wybuchu, którego epicentrum było umiejscowione gdzieś przy tych drzwiach. Ja bym powiedział, że to było bardzo dobre pytanie. Czy nie jest za późno i czy nie powinno to wszystko było być zrobione dużo wcześniej? Bo oczywiście tak powinno było, tylko że komisja Millera zajmowała się czymś zupełnie innym. Przede wszystkim dopasowywaniem swojego raportu do raportu Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego Rosyjskiego. Chodziło im o to, żeby wydźwięk pasował do rosyjskiego raportu. Zespół Laska później był tylko zespołem propagandowym. Prokuratura wojskowa kompletnie nie była zainteresowana takimi badaniami, a jeśli w ekspertyzach zamawianych przez nich coś nie pasowało,
masowało, to robiła wszystko, żeby zatuszować ten problem. Więc dopiero po 5 latach od katastrofy, kiedy ruszyło normalne śledztwo i po wielu miesiącach, kiedy nowa ekipa tak w podkomisji, jak i w prokuraturze przebiła się przez te dziesiątki, setki tysięcy stron dokumentów, bo taka to była ilość, można było się zastanowić, co można zrobić w tej sprawie i sięgnięto po te narzędzia. Szkoda, że po nie, nie sięgnięto wiele lat temu, bo nie mielibyśmy na przykład takich tekstów, jak w Gazecie Wyborczej, od czego zaczęłaś, nie mielibyśmy takich idiotycznych tez, jak stawiane przez Agnieszkę Kublik, bo o czym ona pisze tak naprawdę w piątkowej Wyborczej? Ona pisze o tym, że jest jakaś nowa ekspertyza dla prokuratury, którą prokuratura ukrywa, a w tej ekspertyzie jest wprost napisane, że nie było żadnego zamachu, w związku z czym mamy do czynienia z jakimś strasznym teatrem. A prawda w tej sprawie jest taka, że jest to ekspertyza, która ostatecznie trafiła do prokuratury wojskowej jeszcze w roku 2015, w marcu. Wcześniej, dużo wcześniej, bo chyba ze 2 lata, czy 3 nawet lata wcześniej została zamówiona przez prokuraturę wojskową u tego samego zestawu ekspertów. Ekspertów, którzy nawet nie pomyśleli o tego typu badaniach, nie pomyśleli, żeby sięgnąć do instytucji zagranicznych, poprosić o pomoc i przeprowadzić jakiekolwiek symulacje, jakiekolwiek analizy. I teraz, gdy zespół tych ekspertów, profesora Milikiewicza, przysyłał kolejne i kolejne szczątkowe opinie, jakieś uzupełnienia, to wreszcie prokuratorzy, którzy dziś prowadzą śledztwo, powiedzieli: dobrze, panowie, dajcie spokój z tymi kolejnymi przesyłkami, napiszcie od początku do końca, o co wam chodzi, zróbcie jedną ekspertyzę, przyślijcie ją i miejmy ten problem z głowy. I dlatego Agnieszka Kublik wymyśliła sobie, że jest jakaś nowa ekspertyza i to jeszcze rzekomo zamówiona przez prokuraturę, przez zespół śledczych nadzorowany dziś przez Marka Pysiąka. No to jest bzdura, to jest jedno wielkie kłamstwo. To niestety pozwala na forsowanie tej tezy, że winni są piloci i że winny jest generał Błasik, tak? Bo to jest powtarzane bezkarnie przez Agnieszkę Kublik. A przypomnijmy jeszcze jedno słowo, że w tej opinii zespołu Milikiewicza mamy powoływanie się między innymi na opinię fonoskopijną zrobioną przez pana Artymowicza. Tak się przypadkiem składa, że brata profesora z Kanady, który był takim chyba głównym naukowcem walczącym z zespołem parlamentarnym, z naukowcami, a wspierającym komisję Millera, człowiekiem, który usłyszał tak nieprawdopodobne rzeczy na tym nagraniu, że można je włożyć tylko między bajki. Przypomnę, że pan Artymowicz usłyszał między innymi to, że w kokpicie tu polewa w trakcie tego lotu ktoś komuś proponował piwko i mnóstwo innych rzeczy, na które do dziś powołuje się Radosław Sikorski. Jego żona w Washington Post powtarza te bzdury. No i mamy problem w skali międzynarodowej, można powiedzieć. To wszystko jest funta kłaków warte. To pytanie o to, czy było za późno, wiąże się z tym, że pewnie też naukowcy, z którymi panowie rozmawiali, mówią o tym, że można było tego dokonać od razu, czy też na wraku, że to wtedy byłoby o wiele łatwiejsze. To wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej niedługo, zaznaczam, mija te 8 lat. Antoni Macierewicz, szef podkomisji do spraw wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej, mówi o tym, że właśnie wtedy światło dzienne ujrzy ten raport. Jak panowie myślą, czy do tego czasu uda się rzeczywiście zebrać i przedstawić pełny raport o przyczynach katastrofy? Jestem pewien, że nie. Te badania trwają. To skanowanie wraku przez, znaczy nie wraku, Tupolewa numer 102 przez Amerykanów i opracowywanie tego modelu to jest kwestia roku. A więc do kwietnia na pewno nie będziemy mieli niczego, na czym można by zbudować tak szeroko rozumiany raport ostateczny. To na pewno nie będzie raport ostateczny. Zresztą przewodniczący podkomisji już się trochę z tego wycofywał. Mówi, że to będzie takie podsumowanie prac dotychczasowych. I z tym się zgadzamy i taką jakby też forsujemy taką narrację, żeby nie przesuwać tego, żeby nie przyspieszać tych prac, które już w tej chwili czas ma troszkę mniejsze znaczenie. Nawet rodziny proszą o to, żeby teraz przede wszystkim rzetelnie badać tę katastrofę, a niczego nie pospieszać. Bo po 8 latach to już nie ma takiego znaczenia. Natomiast co do ostatecznego raportu, to tutaj na kwiecień to po prostu na pewno się nie uda. Ostatnie zdanie, uda się? Oczywiście, że się nie uda. Piszemy o tym w tym artykule. Rzeczywiście Antoni Macierewicz już nie mówi o raporcie końcowym, ale o raporcie technicznym, pewnego rodzaju sprawozdaniu z tego, co się dzieje w podkomisji. Myślę, że
około 12 miesięcy jeszcze przyjdzie nam poczekać. Pierwsza połowa 2019 roku to będzie ten moment, kiedy w podkomisji będzie można zakończyć pracę. Pytanie, czy wtedy też zakończy pracę prokuratura? Myślę, że nie, że to potrwa jeszcze dłużej, bo tam dla odmiany, i to jest również bardzo interesujące, bardzo ważne, o skali międzynarodowej, precedensowej wydarzenie. Tam jest kompletowany zespół ekspertów naprawdę z najwyższej ligi światowej. Jeśli oni wezmą się do roboty, to po kilkunastu miesiącach, myślę, w drugiej połowie 2019 roku będziemy też mieli jakieś wnioski w tym głównym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę. Ja myślę, że my też jako dziennikarze musimy ciągle mówić o tym temacie i przypominać, żeby on nie spowszedniał, żeby nie zszedł na plan dalszy. To śledztwo cały czas się toczy i wymagania, ukrywajmy, pewnych nakładów finansowych. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w Ministerstwie Sprawiedliwości zabrakło pieniędzy dla prokuratury, na tych ekspertów, na ten zespół, o którym Marek mówił, czy też żeby Ministerstwo Obrony Narodowej nie miało wyasygnowanych pieniędzy na współpracę z tym amerykańskim instytutem, z tymi naukowcami, których pracę oglądaliśmy. Mówimy o milionach złotych, ale je po prostu trzeba na te badania wydać. Do tej pory nikt tego nie zrobił. Potrzebny czas, potrzebne pieniądze. Marcin Wikło, Marek Pyza, publicyści Tygodnika Sieci. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, za chwilę jeszcze do Państwa wracamy. Do zobaczenia po przerwie.